Zobacz, jak przy użyciu sztucznej inteligencji można za darmo podnieść drastycznie jakość nagrań audio. I naprawdę mówię drastycznie. To nagranie nie jest nagrane tym mikrofonem, tylko nagrywam to telefonem w pomieszczeniu, w którym jest dużo echa, szumi wentylator i naprawdę nie są, delikatnie mówiąc, idealne warunki do nagrywania audio. Jaka jest różnica? To jest nagrane oryginalnie? Tak, po obróbce. Przed obróbką? Po obróbce. Przed? Po. Czujecie różnicę? Gigantyczna. A zanim podrzucę Wam linka do wspomnianego narzędzia, słowo od naszego sponsora. Nie ma sponsora. Celem tego kanału nie jest zarobek, a dzielenie się wiedzą. Większość z Was nie subskrybuje jeszcze tych treści, więc jeśli macie możliwość polubienia, subskrypcji, czy nawet pozostawienia komentarza, bardzo pomoże to w rozwoju kanału. Adobe Podcast, bo o nim mowa, to narzędzie stworzone specjalnie dla osób nagrywających podcasty. Pewnie jesteście mocno zaskoczeni, że narzędzie o nazwie podcast służy podcastom. Warto jednak podkreślić, że wbrew nazwie nie jest to wyłącznie narzędzie dla twórców podcastów. Nawet jeśli nagrywasz webinar, krótkie wideo do pracy z podkładem audio, prezentację do szkoły, może być to program dla Ciebie. Aplikacja umożliwia dokonywanie różnych korekt dźwiękowych i filtracji, co pozwala na uzyskanie optymalnego brzmienia nagrania. No i najważniejsze, że jest dostępne za darmo, przynajmniej na razie. Wśród funkcji, które oferuje Adobe Podcast, można wymienić m.in. możliwość redukcji szumów, poprawę jakości dźwięku oraz korekcję częstotliwości. Dzięki temu narzędziu można naprawdę drastycznie poprawić jakość nagrań, tak jak widzieliście w intro, uzyskać profesjonalny efekt końcowy bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy w dziedzinie edycji dźwięku. Nie musimy wiedzieć, jak działają te wszystkie kompresje, pasma i tak dalej. Z moich doświadczeń to coś podobnego do Descript.com, choć na razie darmowe. Na naszych oczach powstają zatem kolejne platformy do edycji dźwięku i wideo wspierane przez sztuczną inteligencję. A jak już mowa o sztucznej inteligencji, to w moich klipach dodaję taki disclaimer, że jestem fanem sztucznej inteligencji i totalnie nie kumam tych wszystkich obaw związanych z tym, że sztuczna inteligencja zawładnie światem, zawładnie ludzkością, zniewoli nas i jakby będzie decydowała o naszym życiu. Także, no ale gdyby tak się stało, to ja tylko przypominam, że zawsze mówiłem dobrze i bardzo mi się dobrze pracuje ze sztuczną inteligencją i jestem z niej bardzo zadowolony, wyglądam kolejnych współprac. To mówiłem ja, Michał Sadowski, PESEL 8209. Narzędzia tego typu umożliwiają edycję dźwięku i wideo na poziomie tekstu, co pozwala na szybkie usuwanie błędów, powtórek, wszystkich zająknięć, Ja często mam coś takiego, że zawieszam się na chwilę i mówię, tego typu przerywniki można będzie szybciej niż kiedykolwiek wycinać w celu uzyskania bardzo płynnego wideo. Kolejną fajną rzeczą w tych narzędziach jest korekcja mowy, czyli coś, co pozwala na poprawianie wymowy, akcentu, intonacji. Popularyzacja tego typu narzędzi doprowadzi do jeszcze większego wzrostu ilości profesjonalnie brzmiących treści w internecie. Od kilku lat powtarzam, że inwestycja we własny podcast to jedna z najlepszych decyzji, jakie można w tej chwili podjąć. Czymkolwiek się interesujesz, w jakimkolwiek obszarze chcesz budować personalną markę, warto to zrobić w formie podcastu. Dzisiaj jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. W tej chwili w kilkanaście minut przy wsparciu ChatGPT można stworzyć sensowny skrypt takiego podcastu, nagrać to choćby telefonem, przepuścić przez Adobe Podcast, a uzyskany plik wrzucić na wszelkie możliwe platformy, na przykład za pośrednictwem Spreakera, z którego ja osobiście korzystam, żeby wrzucać jednocześnie na Spotify i inne platformy. W ten sposób można wyprodukować podcast, dosłownie poświęcając na to kilka godzin miesięcznie. Podsumowując, Adobe Podcast to profesjonalne narzędzie, które umożliwia poprawę jakości nagrywanych dźwięków, dzięki czemu nagrania brzmią bardziej klarownie, profesjonalnie. Program jest łatwy w obsłudze, dostępny w chmurze, wystarczy przeciągnąć plik i po chwili dostajemy plik z obrobionym, przerobionym, podkręconym audio. Jeszcze raz podkreślę, na razie narzędzie jest darmowe, więc warto do niego zajrzeć. Mam nadzieję, że przyda się Wam. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie coś od siebie, komentarz, łapkę. To zawsze pomoże w rozwoju kanału. Dzięki bardzo.